klienci bankowości elektronicznej, klienci banków spółdzielczych są bardziej bezpieczni niż klienci banków komercyjnych, czy też odwrotnie jest? Znaczy dzisiaj SGP Bank inwestuje bardzo dużo w cyberbezpieczeństwo. Praktycznie wszystkie te produkty i usługi bankowości internetowej i mobilnej są de facto, mają wbudowane cyberbezpieczeństwo. W ramach projektu duża część inwestycyjna tych projektów jest wydawana na bezpieczeństwo klientów bankowości spółdzielczej. Można powiedzieć, że mamy dzisiaj już wyrównany poziom tego bezpieczeństwa, dlatego że my dość późno wchodziliśmy w te nowoczesne usługi bankowości mobilnej. W związku z tym mieliśmy trochę łatwiej, te szlaki były przetarte przez bankowość komercyjną i tak naprawdę wiedzieliśmy już dokładnie, z czym się będziemy mierzyć i jak się przygotować do tej walki z cyberprzestępcami. No ale tu jest jeszcze taka kwestia, jak częstotliwość ataków. Czy na przykład SGB Bank, czy banki w zrzeszeniu odczuwają często ataki cyberprzestępców? Jeśli chodzi w ogóle o ataki na klientów, to tak naprawdę nie ma znaczenia, w jakim banku mam rachunek. Dlatego, że celem ataku jest każdy potencjalnie człowiek, który korzysta z jakichkolwiek usług w internecie. Celem ataku są osoby, które sprzedają chociażby na różnego rodzaju platformach handlowych przedmioty i wtedy w zależności od tego, czy ten człowiek ma rachunek w banku komercyjnym, czy w banku spółdzielczym, to tam staje się ofiarą tego ataku. Można powiedzieć, że to nie ma większego znaczenia, tak? De facto, przez to, że można powiedzieć, gdyby tak popatrzeć na takie celowane ataki cyberprzestępców, kiedy oni koncentrują się na wybranej grupie klientów danego banku, to na pewno ta bankowość spółdzielcza jest w takiej bardziej uprzywilejowanej sytuacji, dlatego że przestępcy szukają dużych, nośnych, głośnych, wielkich marek, prawda? I te reklamy internetowe czy też rankingi banków, które są publikowane, no to naprowadzają ich w pierwszej kolejności na banki, które posiadają bardzo duży wolumen klientów, dlatego że wtedy taki phishing na taką grupę 10 milionów klientów, jego skutek będzie inny niż na klientów banku spółdzielczego. Także mają też utrudnione na pewno zadanie, no bo jednak ta bankowość spółdzielcza jest różnorodna. To znaczy my nie mamy wyrównanego poziomu technologicznego w zakresie dostępu do usług bankowości elektronicznej. W związku z tym można powiedzieć, że różnie to jest w różnym banku. W związku z tym te techniki ataków ich musiałyby się co chwilę zmieniać i być dostosowywane do tego, jaka jest specyfika sektora bankowości spółdzielczej. Na bezpieczeństwo klienta w banku składają się przynajmniej dwa elementy. Jeden to jest technologia, drugi to są umiejętności, tak, klientów, to jakich przestrzegają zasad, jak bankują. I teraz banki spółdzielcze gwałtownie się rozwijają, jeżeli chodzi o cyfryzację. Czyli klienci mają klientów, którzy podciągają się, jeżeli chodzi o te umiejętności cyfrowe. I wydaje się, że tutaj w tym obszarze mogą być dość łatwym celem dla cyberprzestępców. Tak, tak. To jest na pewno zagadnienie, które też tam spędza sens powiek. Zaraz na samym początku wdrażania tych nowoczesnych usług bankowości wyzwaniem było zbudowanie świadomości klientów. Jak bezpiecznie korzystać z tego typu produktów i usług? W jaki sposób my powinniśmy dotrzeć do klienta? W jaki sposób trochę wyprzedzić albo inaczej zabezpieczyć go przed popełnianiem błędów? Tak, czyli myślenie za użytkownika. I tutaj doszliśmy do wprawy, w zeszłym roku wdrożyliśmy technologicznie zaawansowany system FDS, który jest tak naprawdę, to jest usługa, która jest rozwiązaniem, które ma wiele technologicznych produktów i one w sumie razem mają za zadanie identyfikować te sytuacje czy działania, które potencjalnie są ryzykowne dla klienta. Czyli wykrywać różnego rodzaju anomalie transakcyjne czy techniczne przy korzystaniu z usług bankowości elektronicznej, no i niejako reagować, tak, wtedy, kiedy klient być może nie jest świadomy tego, że działanie, które wykonuje, może spowodować, doprowadzić do strat materialnych. No tak, ale to jest działanie, które jest jak gdyby wykonywane jak gdyby za klienta, tak? To jest zabezpieczenie klienta przed nim samym, a teraz chodzi mi o to, czy coś robicie jako grupa, czy jako SGB Bank, do tego, żeby podnieść świadomość i umiejętności klientów? No tak, to jest niezwykle trudne, dlatego że to się dzieje z poziomu banku spółdzielczego, czyli na poziomie każdego banku spółdzielczego. On w ramach tych akcji edukacyjnych, które prowadzi dla grupy swoich klientów, przekazuje, buduje tą świadomość.
Natomiast jeżeli chodzi o bank zrzeszający, to nasza rola jest głównie w dostarczaniu tego wsadu merytorycznego. Czyli my przygotowujemy różnego rodzaju prezentacje, filmy, szkolenia, takie wytyczne dla banków spółdzielczych, dla pracowników banków spółdzielczych. Spotykamy się cyklicznie z pracownikami banków spółdzielczych, żeby im przekazywać i budować świadomość cyberbezpieczeństwa i z kolei oni przekazują tą dalej swoim klientom. To już się odbywa na takim poziomie lokalnym, przy okazji jakichś spotkań biznesowych, produktowych danego banku ze swoimi klientami.